dobry Państwu. Śpiewajmy Panu. Jest nam niezmiernie miło, że tym gromkim, tradycyjnym, choralnym pozdrowieniem mogliśmy wraz z chórzystami przywitać Państwa na uroczystym koncercie Dziękujemy 31, który jest zwieńczeniem 31-letniej pracy artystycznej księdza prałata Szymona Daszkiewicza z poznańskim chórem katedralnym. Patronat medialny nad dzisiejszym koncertem sprawują TVP3 Poznań, Radio Poznań, Głos Wielkopolski i Radio Emaus. Przed chwilą usłyszeli Państwo dwa utwory w wykonaniu zespołu męskiego poznańskiego chóru katedralnego, choć w pierwszym z nich, a był to Veni Creator Spiritus Domenico Bertolucciego, nie zabrakło i młodych adeptów sztuki churalnej. Wszystko przez to, iż kompozytor zaplanował w tym utworze solo sopranowe, a wiadomo, że głosem sopranowym śpiewają chłopcy. Toteż zespołowi męskiemu towarzyszyło czworo dzielnych solistów. Po tej przeplatanej chorałem gregoriańskim kompozycji zespół męski wykonał Okor Jezu Carlo Rossiniego. Ale to oczywiście tylko początek. W trakcie dzisiejszego koncertu zaprezentowany zostanie bogaty repertuar polski i światowej muzyki churalnej. Nim jednak ponownie zabrzmi muzyka, pragniemy bardzo serdecznie powitać wszystkich przybyłych dostojnych gości, a wśród nich Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego. Panią Beatę Maszewską, wicewojewodę Wielkopolski. Pana Wojciecha Jankowiaka, wicemarszałka województwa wielkopolskiego. Pana Martłomieja Wróblewskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Pana Jana Kaczmarka i pana Tadeusza Kieliszewskiego z Fundacji Rozwoju Miasta Poznania. Pana Wiesława Bąkowskiego, reprezentującego poznańskie słowiki, chór chłopięcy i męski Filharmonii Poznańskiej. Panią Alinę Kurczewską, prezesa Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego, dziennikarkę Radia Poznań. Profesora Leszka Wajora, profesora Akademii Muzycznej w Poznaniu, dyrygenta chóru kameralnego Motet et Madrigal. Profesora Wiesława Delimata, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Panią Grażynę Cichocką, panią Alinę Daszkiewicz oraz całą rodzinę księdza prałata Szymona Daszkiewicza. Fridę i Jana de Krey z kręgu przyjaciół poznańskiego chóru katedralnego w Holandii, głównych organizatorów dorocznych wyjazdów chórów do Holandii. Wszystkich duchownych, a wśród nich proboszcza katedry, księdza Ireneusza Szwarca, który jest gospodarzem tego pięknego miejsca. A także księdza Piotra Przybysza, przedstawiciela Polskiej Federacji Pueri Cantores, asystenta kościelnego tejże federacji. Warto w tym miejscu nadmienić, że ksiądz Szymon Daszkiewicz jest współzałożycielem Polskiej Federacji Pueri Cantores i był wiceprezydentem na początku jej istnienia w Polsce. Pueri Cantores to międzynarodowa organizacja zrzeszająca chóry chłopięce, dziewczęce i młodzieżowe
działające w ramach Kościoła rzymskokatolickiego, której głównym zadaniem jest dbałość o śpiew liturgiczny. Tradycją federacji są organizowane spotkania wszystkich chórów nazywane kongresami. Chór katedralny zawsze bardzo aktywnie uczestniczył w nich zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ksiądz Szymon dwukrotnie organizował polskie kongresy w Poznaniu w roku 2003 i 2015. Witamy także byłych chórzystów oraz przyjaciół i sympatyków poznańskiego chóru katedralnego, całą rodzinę choralną, wszystkich zaproszonych gości, których nie jesteśmy w stanie wymienić z imienia i nazwiska. A przede wszystkim witamy główną postać dzisiejszego wieczoru, księdza prałata Daszkiewicza, dla którego w tym szczególnym dniu gromadzimy się w tej najstarszej polskiej katedrze. Za chwilę wystąpi dla Państwa chór Małe Paradiso pod dyrekcją pani Karoliny Piotrowskiej-Sobczak. Wykona on dwa utwory. Najpierw usłyszymy Veni Emmanuel Christofa Dalica, a następnie Ave Maria Jakoba Arkadelta. W tej drugiej kompozycji do najmłodszych chórzystek dołączą dziewczyny z chóru Paradiso, który na co dzień prowadzi pani Ewa Domagała. Należy w tym miejscu wspomnieć, że oba chóry są częścią katedralnej ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Poznaniu. Kasiu, czy to prawda, że masz przyjemność i zaszczyt pracować w tej szkole? Tak, zgadza się. Dokładnie tam pracuję. To może powiesz coś więcej? Szkoła katedralna powstała 15 lat temu, a jego pomysłodawcą jest obecny dyrektor, ksiądz prałat Szymon Daszkiewicz. W szkole oprócz przedmiotów ogólnokształcących dzieci uczą się grać na dowolnie wybranych przez siebie instrumentach. Dziewczynki śpiewają w dwóch chórach, a chłopcy są członkami i poznańskiego chóru katedralnego. Ale nie tylko samą muzyką żyjemy. Wykonujemy wiele różnych ciekawych działań i ciekawie spędzamy czas, ponieważ nasza społeczność jest bardzo utalentowana. Zarówno uczniowie, jak i pracownicy tej szkoły realizują się w różnych działaniach. Malują, fotografują, zwiedzają, odbywają ciekawe podróże, doskonale gotują. Ale nade wszystko, drodzy Państwo, staramy się w tych naszych działaniach przede wszystkim zobaczyć drugiego człowieka. Jakaż to szkoda, że już skończyłem swoją edukację. Ale masz syna jeszcze. Tak, myślę, że Leonard, nie będę go długo namawiał. Szanowni Państwo, przed Państwem Małe Paradiso pod dyrekcją Karoliny Piotrowskiej-Sobczak. Thank you.
co najmocniej pomysł. Nadszedł czas na organizatora dzisiejszej uroczystości, a więc Poznański Chór Katedralny. Historia tego zespołu jest niesamowicie bogata. Długo można było o niej mówić. Ja postaram się powiedzieć o niej tylko w dwóch zdaniach. Może zechcą Państwa do zgłębienia, zachęcą Państwa do zgłębienia tej historii. Otóż pierwsze zdanie. Chłopięco męski Poznański Chór Katedralny to najstarszy tego typu chór w Polsce, sięgający korzeniami XV wieku. I drugie zdanie. Swój obecny kształt i nazwę posiada od 8 grudnia 1884 roku. To by znaczyło, że za 4 dni jest okrągła 138. rocznica istnienia chóru w takiej formie. Istotnie jest to bardzo krótka historia, w tylko chcę zupełnie zważywszy, jakie piękne i długie opisy są w chóru. Warto dodać, że chór wykonywał przez wieki przede wszystkim muzykę liturgiczną. Chociaż poza towarzyszeniem śpiewem liturgii występował też na licznych koncertach i festiwalach w różnych miejscach świata. Chór koncertował w Anglii, Austrii, Belgii, Danii, Holandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szkocji, Ukrainie, Włoszech, Szwajcarii i Brazylii. Za chwilę będziemy mogli usłyszeć różne odsłony muzyki liturgicznej. Najpierw chór zabierze nas do czasów, kiedy Jan Kochanowski przetłumaczył wszystkie psalmy, a Mikołaj Gomułka napisał do nich muzykę. Usłyszymy psalm Szczęśliwi, którzy się Pańskim zakonem sprawują. Następnie zabrzmi pochodząca z przełomu XVI i XVII wieku pieśń O Matko Miłościwa, której opracowanie napisał wieloletni dyrygent chóru poprzednich księdza prałata Szymona, ksiądz Zdzisław Bernat. Kolejna kompozycja w przestrzeni tekstu przeniesie nas znów do Księgi Psalmów. W języku łacińskim zabrzmi bowiem psalm: jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. W przestrzeni muzyki przeniesiemy się do renesansowej polifonii, a zaprowadzi nas do niej jej wybitny przedstawiciel, Giovanni Perluigi da Palestrina. Usłyszymy jego utwór Sicus Servus. Przed Państwem Poznański Chór Katedralny pod dyrekcją księdza Szymona Wajona akompaniuje organista katedralny Jacek Pupka.
dalszej części koncertu chór najpierw zaprezentuje utwory współczesnych kompozytorów. Usłyszymy biblijne błogosławieństwo. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże, które w muzyczną szatę ubrał angielski kompozytor John Rutter. Następnie zabrzmi Ave Verum Karla Jenkinsa, w którym wystąpią także soliści Antoni Renc i Piotr Królewicz. Trzecią kompozycją będzie medytacyjne O Lux Beatissima Howarda Helveya, które jest muzyczną refleksją nad osobą Ducha Świętego. Światłości Najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze. Na czas wykonywania ostatniego utworu, udostojnego Duet Spetus, skomponowanego przez także wieloletniego dyrygenta Poznańskiego Chóru Katedralnego księdza Wacława Kiborowskiego, który ksiądz Prawa miał z pewnością okazję wykonywać z chórem wiele razy, chociażby podczas odpustów świętych Piotra i Pawła, patronów tutejszej katedry i naszego miasta. Organista pan Jacek przeniesie się na chór organowy, aby zabrzmieć mogły katedralne organy. Przed Państwem poznański chór katedralny pod dyrekcją księdza Szymona Bajona akompaniuje organista katedralny Jacek. Thank you.
Błogosławione serce oraz Alleluja Ronalda Thompsona to utwory, które już za chwilę zabrzmią w wykonaniu chóru Paradiso. Kompozytorem pierwszego z nich, a także usłyszanego wcześniej w wykonaniu chóru katedralnego o Matko Miłościwa jest właśnie wieloletni dyrygent i poprzednik księdza Szymona, ksiądz Zdzisław Bernard. Warto wspomnieć, że w obecnym składzie poznańskiego chóru katedralnego jest śpiewak druh Marek Wichłacz, który współpracował ze świętej pamięci księdzem Bernatem oraz pamięta początki pracy księdza Szymona Daszkiewicza, który w 1992 roku oficjalnie dekretem świętej pamięci księdza arcybiskupa Jerzego Stroby przejął pracę jako dyrygent i dyrektor chóru zespołu. Pracę z chórem rozpoczął już rok wcześniej, czyli w 1991 roku. Wspomniany tutaj druh Marek w przyszłym roku będzie świętował okrągłą rocznicę 50 lat śpiewania w chórze. Poprosimy o gromkie brawa.
Ja skorzystam z przerwy pomiędzy utworami. Harfa się musi nastroić. To jest taki króciutki czas dla nas, żebyśmy mogli też osobiście podziękować naszemu kochanemu księdzu Szymonowi za to, że dzięki niemu istniejemy. I oczywiście dzięki Panu Bogu też, bo to jest więcej tylko niż tylko ludzkie dzieło. Od naszego chóru i od małego paradisu jest prezencik. Oddaję głos dzieciom. Serdecznie podziękować księdzu prałatowi Szymonowi Daszkiewiczowi za jego oddaną służbę i wysiłek włożony w rozwój chóru katedralnego i szkoły katedralnej. Gdyby nie ksiądz, dzisiaj prawdopodobnie nie byłoby chóru Paradiso tylu wspaniałych muzyków oraz zadowolonych słuchaczy. Tym oto małym prezentem chciałybyśmy wyrazić naszą wdzięczność dla księdza i mamy nadzieję, że będzie ksiądz wspominał ten dzień oraz wszystkie lata pracy w chórze katedralnym jak najlepiej. Jeszcze mamy taki mały prezencik dla nowego dyrygenta, tylko on jest pewnie gdzieś tam daleko. Jest tutaj, poprosimy jeszcze, bo ksiądz Szymon dostał takiego wielkiego misia, bo on już rósł przez 31 lat. A tutaj jest taki malutki na dobrą pracę z dziećmi, żeby wyrósł jeszcze większy. Żeby święty Filip Neri, nasz patron, Paradiso miał się za popiełkę. Życzymy też wielu, wielu dobrych lat pracy.
Muzyka. Choć niektórzy z Państwa pewnie mają głowy na boisku piłkarskim i myślę, że trudno niektórym się skupić, więc tutaj Tomku, czy wiemy, jaka jest sytuacja na boisku piłkarskim? Kasiu, Szanowni Państwo, nie jest źle. Przegrywamy tylko jednym punktem, Francja prowadzi jednym punktem, ale jak ustaliliśmy przed wejściem, tym wejściem, myślimy i wierzymy, że za 30, właściwie kiedy ksiądz Szymon będzie świętował 30-lecie pracy z chórem, to myślę, że Mistrzostwo Świata mamy w kieszeni. Nic się nie zmieniło, nadal 1-0 dla Francji. Ale modlimy się o to, żebyśmy wygrali. Wracając do muzyki. Za chwilę do najdalszych zakamarków katedry dotrą dźwięki Ave Maria Petera Benoit, które wykona dla Państwa Bartłomiej Szczeszek. Bartek na co dzień prowadzi zajęcia emisyjne i zespołowe z chórzystami, pracuje w poznańskiej operze, w Akademii Muzycznej, a i zdarza mu się być organistą. Ale dziś nie będzie sam sobie akompaniował. Towarzyszyć mu będzie katedralny organista Jacek Puk. Szanowni Państwo, za chwilę znów usłyszymy poznański chór katedralny. Tym razem w towarzystwie zespołu kameralnego Szkoły Katedralnej. W jego skład wchodzą nauczyciele i absolwenci szkoły. Urszula Piec, pierwsze skrzypce. Natalia Jerzyk, skrzypce. Magdalena Najs, skrzypce. Teresa Rząsa, altówka. Katarzyna Lubańska, wiolonczela. Joanna Dubisz, flet. Marcin Zieliński, fagot, Jadwiga Kajdasz, harfa, Jakub Spycha i trąbka. Zabrzmią za chwilę trzy kompozycje. Pierwsza z nich powstała na kilka dni przed ślubem prezesa chóru Wojtka, który 10 września bieżącego roku ślubował w tutejszej katedrze z
z nazywanej w gronie przyjaciół pierwszą damą Joanną. Ksiądz Szymon Bajon w ostatniej chwili postanowił spełnić obietnicę daną Wojtkowi, że na jego ślub coś skomponuje. I tak powstała kompozycja Gdybym mówił, która jest muzyczną interpretacją hymnu o miłości z listu świętego Pawła do Koryntian. Utwór wykonywany był dotychczas stowarzyszeniem organów, ale na dzisiejszy koncert ksiądz Szymon napisał opracowanie dla zespołu instrumentalnego. Wystąpią także soliści Antoni Renz-Sopran i Jerzy Rozynek-Tenor. Jako druga kompozycja zabrzmi czwarta część z Magnificat Johna Rattera Et Misericordia. Utwór przeznaczony jest na dużą orkiestrę, solistkę i chór. Opracowania na zespół kameralny dokonał pan Marcin Zieliński, nauczyciel ze szkoły katedralnej. Solo zaśpiewa także nauczycielka szkoły, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, Katarzyna Jabłońska. Trzecim utworem będzie to dostojne Tedeum Józefa Haydna. W kościele Tedeum jest hymnem wykonywanym podczas ważnych uroczystości. Dziś kompozycją Haydna chór uroczyście dziękuję Panu Bogu za osobę księdza prałata Szymona Daszkiewicza. Przed Państwem poznański chór katedralny pod dyrekcją księdza Szymona Bajona akompaniuje organista katedralny Jacek. Thank you.
W związku z dzisiejszym wydarzeniem do księdza prałata nadesłano listy gratulacyjne. List od jego magnificencji księdza profesora Roberta Tyrału, rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i prezydenta honorowego Międzynarodowej Federacji Puericantores. List od Fridy de Krey z kręgu przyjaciół poznańskiego chóru katedralnego w Holandii, głównej organizatorki corocznych wyjazdów chóru do Holandii. Pozwolimy sobie, szanowni państwo, nie przytaczać tych listów, a tylko je wymienić. Oprócz oficjalnych listów mamy też mały wycinek tego, jak ksiądz Szymon jest wspominany przez rodzinę chóralną. Najdłużej urzędujący dyrygent posiada bowiem bardzo liczną rodzinę chóralną, w której ile osób, tyle różnych wspomnień. Pozwolimy sobie kilka z nich zacytować. Wspominam księdza prałata jako takiego ojca chóru i przewodnika pomagającego w trudnościach i mogącego wiele nauczyć. Antoni. Najbardziej wspominam niesamowite lunche, które zawsze ksiądz Szymon organizował podczas wyjazdów. Wojtek. Tak, jak pani wspominałem, halo, halo. W autobusie zapamiętam na długo. To napisał Antoni. Antoni, tak. Ksiądz prałat to mistrz iluzji. Podczas wakacyjnych wyjazdów prezentował takie magiczne sztuczki, że wszyscy zastanawiali się, jak to jest możliwe. Do dziś sam nie wiem, jak to ksiądz prałat robił. Franciszek. Na długo pozostaną w mych wspomnieniach poranne rozgrzewki z wyjazdów, podczas których ćwiczenie powitanie słońca poprawnie wykonywał tylko ksiądz. Ja nadal tego ćwiczenia nie potrafię zrobić prawidłowo. Antek. W chórze katedralnym pod okiem księdza prałata rozpoczęła się moja przygoda z muzyką już ponad 20 lat temu. Nigdy bym się nie spodziewał, że zostanę zawodowym śpiewakiem, choć z perspektywy czasu wydaje się to czymś absolutnie naturalnym. Nie byłoby to możliwe bez przykładu idącego z góry i pasji do muzyki zaszczepionej w młodym chłopaku, za co jestem ogromnie wdzięczny. Zawsze miło wspominam próby, wyjazdy, czy te koncertowe, czy wakacyjne i ciepło mi się robi na sercu, wspominając niesamowitą rodzinę chóralną, której swego czasu byłem częścią. Po latach księdza Szymona wspomina Maciej Kwaśnikowski, obecnie solista Opery Narodowej w Paryżu. Śpiewanie w poznańskim chórze katedralnym było największą przygodą mojego życia, która to przygoda odcisnęła na tyle wielki ślad, iż postanowiłem na zawsze swoje życie połączyć ze śpiewaniem. Bycie członkiem tak elitarnego zespołu o tak bogatej, wielowiekowej tradycji było i jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Wspomnień nie sposób wyliczyć ani opisać. Trzeba by do tego zorganizować osobny, kilkugodzinny koncert. Postać, duchowość księdza Szymona, jak i jego zapał i miłość do muzyki sakralnej inspirowała do działania i obrania tejże drogi zawodowej. Poznań powinien być dumny, mając taki chór z takim dyrygentem, jakim był przez wiele lat ksiądz Szymon. Wielkie brawa dla niego, niech mu Bóg błogosławi i wynagrodzi. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy z Niemiec przysyła Jarosław Kwaśniewski, tenor Teatru Narodowego w Darmstadt. Wspomniana już wcześniej rodzina chóralna to przede wszystkim chórzyści, ale też i rodzice, współmałżonkowie, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci i przyjaciele, którzy w bardzo aktywny i czynny sposób uczestniczą w życiu chóru. Wspierają się w chwilach smutku i żałoby, ale i też w sposób bardzo radosny potrafią świętować narodziny, wesela czy urodziny.
Chórzystom jednak nade wszystko nie brak poczucia humoru i prawdziwej chrześcijańskiej radości, którą potrafią się dzielić i emanować nią na innych. Przy okazji poczucia humoru chórzystów nasuwa się tutaj takie wspomnienie. Podczas wyjazdów do Holandii chór goszczony był przez rodziny. I rodziny zazwyczaj czekały w takim miejscu ichniejszym domu kultury, Tetil. No i zazwyczaj chór miał śpiewać kolędę. Wówczas postanowiono inaczej. Chórzyści umówili się i nie poinformowali o tym, co chcą śpiewać dyrygenta. Plan był taki, że zaśpiewali 100 lat. Myślę, że zdziwienie księdza było wielkie, ale jestem przekonana, że profesjonalizm, odpowiedzialność i to, jak ksiądz pracuje, pozwoliły zażegnać tą trudną sytuację. Kasiu, 31 lat to czas wspomnień. Zapewne tych pomysłów jest mnóstwo. A kiedy rozmawiałaś z członkami rodziny churalnej, czy było coś nowego, co dowiedziałaś się o księdzu prałacie? Tak, dowiedziałam się wielu rzeczy. Wszyscy jednak podkreślali troskę, opiekę, zaangażowanie, spokój i takie ojcowskie podejście do chórzystów. Dla mnie osobiście było nową wiadomością te o zwierzętach i myślę, że można się tutaj podzielić, bowiem ksiądz Szymon, dowiedziałam się, że gdyby miał mieć psa, byłby to polski pies gończy, a gdyby to był kot, to byłby to kot o jakże dostojnie brzmiącym imieniu konfesjonał. Drogi księże Szymonie, chór wraz z księdzem Szymonem Bajonem pragnie złożyć księdzu życzenia, których początek będzie muzyczny. Chórzysty Poznańskiego Choru Katedralnego, Anny Kryszek.
Czcigodny księże prałacie Szymonie, ja trochę dłużej powiem, bo trochę dłużej jestem, czy obserwuję pracę chóru, bo Adaś, mój syn, który tu śpiewa, no już chyba z 20, jak obliczyłam, w tej chwili 8 albo 9 lat. Więc w imieniu rodziców chórzystów składam najserdeczniejsze Bóg zapłać za długi okres prowadzenia i kierowania poznańskim chórem katedralnym. Jest ksiądz rekordzistą pełnienia tej zaszczytnej funkcji, 31 lat. Dyrygent to nie tylko osoba kierująca zespołem muzycznym, osoba dbająca o odpowiednie artystyczne przygotowanie zespołu, ale co jest szczególnie ważne, dbająca o wytworzenie odpowiedniej, twórczej i harmonijnej atmosfery. Jest teraz mundial, wspominaliśmy tutaj, więc sądzę, że mogę porównać chór do drużyny sportowej, tej najlepszej, która, aby osiągnąć sukcesy, potrzebuje trenera, dyrygenta. To potwierdza, jak wielką odpowiedzialność nałożył swego czasu ksiądz arcybiskup na księdza, powierzając prowadzenie po wielkim poprzedniku księdzu Zdzisławie Biernacie w 1991 roku chóru i jednocześnie odpowiedzialność, aby spełnić oczekiwania chórzystów, chłopców, mężczyzn i rodziców. Jako rodzice jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bogu, że postawił na drodze naszych dzieci i nas tak mądrego człowieka, dyrygenta, księdza prałata Szymona. To ksiądz prałat, odkrywając talent do śpiewu u chłopców, którzy przyszli z rodzicami na przesłuchania, umiejętnie go rozwinął, a jednocześnie przedstawił pomysł na mądre i pożyteczne spędzenie czasu poza szkołą, bo jeszcze wówczas szkoły nie było, a oni z czasem odkryli, że muzyka i śpiew mogą być wielką przyjemnością i wspaniałą przygodą. Nie byłoby tego bez pasji i niewiarygodnego zaangażowania księdza Szymona, który podczas wielu godzin prób i ćwiczeń starał się z niedoskonałego początkowo materiału głosowego chłopców uzyskać dynamikę i czyste brzmienie. Co więcej, ksiądz prałat swoją determinacją doprowadził do powstania katedralnej, ogólnokształcącej szkoły chóralnej. Ksiądz prałat spowodował, że dała ona przestrzeń do profesjonalnego, muzycznego rozwoju dzieci, a przez to również chóru. W tym dziele dostrzegamy jak wielką wartość mają słowa. Żyj tak, aby ślady Twoich stóp przetrwały Ciebie. Jesteśmy szczególnie wdzięczni za zaangażowanie, wysiłek i cierpliwość włożone w wychowanie naszych dzieci. Obserwowaliśmy, jak rosną, zmieniając się kolejno z dzieci w coraz bardziej samodzielnych chłopców, młodzieńców, mężczyzn. Jak zmienia się ich postrzeganie świata, jak dojrzewają i kształtują się ich charaktery, jak rozwijają umiejętność pracy w grupie, poczucie odpowiedzialności za innych, jak zawiązują przyjaźnie, utrzymywane także po zakończeniu aktywnej pracy w chórze. Zasługą księdza dyrektora Szymona jest to, że zwłaszcza młodzi chłopcy, śpiewacy chóru katedralnego uzyskali szansę występu w pięknych aulach, salach koncertowych, wykonywania światowych premier utworów, czy nierzadko pierwszego wyjazdu poza granicę Polski na turnę do wielu krajów. Jestem pewna, przekonana, że obecni chórzyści, jak i jego wychowankowie, a których przez wszystkie kadencje są ich setki, pozytywnie oceniają czas pracy i uczestniczenia w życiu chóru. Na stałe zostali członkami rodziny poznańskiego chóru katedralnego i za to są wdzięczni swojemu duchowi. Zresztą w rozmowach z nimi wyczuwa się wdzięczność i szacunek, jaki okazują księdzu, mają w nim przyjaciela. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo jak mówiłam, obserwuję to już od wielu lat. Pragnę też podkreślić, że ksiądz stał się sojusznikiem rodziców, wspierając proces ich wychowania,
ma zasługi w szlifowaniu charakterów naszych dzieci, co w obecnych czasach relatywizowania wartości i braków autorytetów jest bardzo ważne. Dotychczas mówiłam o przeszłości, za którą my serdecznie księdzu prałatowi mówimy: Bóg zapłać. Patrząc w przyszłość, czcigodny księże prałacie, życzymy dużo dobrego zdrowia, pogody ducha. Niech nadal nie opuszcza księdza optymizm i otwartość na innych. Ponadto życzymy dużo życzliwości od ludzi. Niech smutek odwiedza księdza rzadko, a najlepiej nigdy. Znając księdza, chęci do poznawania i odkrywania świata, życzymy jeszcze wspaniałych podróży i poznawania pięknych i ciekawych miejsc oraz smaków miłych podniebieniu w ojczyźnie i na świecie. Takie są koleje rozmów. Dyrygentem chóru katedralnego przestaje się być, ale miłośnikiem muzyki, a przede wszystkim kapłanem, pozostaje się do końca. Niech zatem najwyższy kapłan Jezus Chrystus księdzu hojnie błogosławi, a potrzebne łaski wyprasza jego matka. Powiem jeszcze na marginesie. Miałam w zamyśle prosić wszystkich rodziców, aby podziękować wspólnym śpiewiem, mimo że nie przeszli przez sito przesłuchań u księdza, ale no dzieci dziedziczą coś po rodzicach, więc rodzice by też zaśpiewali, ale ze względu na czas oszczędzimy tego. Dziękuję bardzo. Przekazać drobny, symboliczny podarek, który cała rodzina churalna wymieniona tutaj, czyli aktualni chórzyści, byli chórzyści oraz ich rodziny, przyjaciele. Chcielibyśmy księdzu przekazać taki piękny obraz, również namalowany przez mamę jednego z chórzystów, panią Zofię Górę, który przedstawia chyba to, co tylko można przedstawić, czyli księdza prałata dyrygującemu naszemu chórowi w Katedrze Poznańskiej. Chcielibyśmy również przekazać drobny taki voucher, jako że wiemy, że ksiądz lubi i bardzo sobie ceni podróże. Drobny voucher, który pozwoli może zrealizować jakieś małe marzenie podróżowania po świecie. Oraz oczywiście kwiat. Więc bardzo serdecznie dziękujemy. Że bracie, ja tylko może trzy słowa już, bo już teraz to już naprawdę nie wiadomo, co powiedzieć. Natomiast to, co ksiądz prałat powiedział o tym, co ksiądz czuł 31 lat temu, to pewnie ja odczuwam to 10 razy bardziej. Natomiast chciałem przypomnieć tylko taką sytuację, kiedy pierwszy raz księdza prałata spotkałem tak bliżej, to było jakieś 17 lat temu. Byłem na pierwszym roku seminarium i wtedy się okazało, że któregoś dnia mam akompaniować chórowi. Nie było wtedy słynnego organisty w świętej pamięci pana Krzysztofa Wilkusa i wtedy pierwszy raz spotkałem księdza prałata i szedłem do niego z wielkim drżeniem, bo sobie pomyślałem, że przyjść do takiej persony ważnej tutaj. I nie pomyślałbym, że kiedyś po tym akompaniowaniu w tym miejscu na chórze zajmę inne miejsce. I dziękuję księdzu prałatowi za te wszystkie lata ostatnie, w których towarzyszył mi, pomagał i mam nadzieję, że tak cały czas będzie. I chciałem powiedzieć tylko jednej rzeczy, że to się naprawdę nie zdarza, żeby dyrygent, który całe serce włożył w swój chór i go prowadził przez ponad 30 lat, z takim spokojem
oddawał go komuś innemu. To się w świecie muzycznym naprawdę nie zdarza. A ksiądz Prałat uczynił to tak, tak płynnie, że do mnie tak naprawdę dzisiaj dopiero dociera, co to znaczy. Także dziękuję. I proszę cały czas być z nami. Słowa, na których skończył chór kolędę, zawsze wywoływały uśmiech na twarzach zarówno dyrygenta, jak i chórzystów. Trwamy cały czas w okresie Adwentu. Aby usłyszeć tą kolędę, w całości już teraz zapraszamy na koncerty kolędowe chóru, chociażby tutaj do Poznańskiej Katedry 8 stycznia 2023 roku. Drodzy Państwo, zapraszam panią Iwonę Brzozowską, dyrektor Biura Poselskiego Ministra do Spraw Unii Europejskiej, pana Szymona Szynkowskiego-Welsenk i zapraszam księdza Szymona. To nie koniec niespodzianek. Proszę. Przewielebny księże prałacie, z okazji zakończenia pracy księdza prałata z chórem katedralnym w Poznaniu pragnę złożyć na ręce księdza prałata serdeczne podziękowania za 31 lat pracy dyrygenta Poznańskiego Chóru Katedralnego i blisko 45 lat pracy artystycznej. Przez tak wiele lat swojej służby drugiemu człowiekowi ksiądz prałat poświęcił się intensywnej pracy i trosce w wychowanie wielu pokoleń śpiewaczych na chwałę Boga i Ojczyzny, za co jestem szczególnie wdzięczny jako członek wspólnoty Kościoła katolickiego oraz obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Pragnę wyrazić ogromny żal z powodu tego, że nie mogę osobiście towarzyszyć księdzu prałatowi w tak uroczystym koncercie pożegnalnym, ale zapewniam, że jestem duchem i myślą razem z księdzem prałatem i ze wszystkimi uczestnikami tego wydarzenia. Składam ogromne gratulacje w związku z nadaniem przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana profesora Piotra Glińskiego, srebrnego medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis. To wyjątkowe wyróżnienie jest szczególnym dowodem uznania za osiągnięcia artystyczne księdza prałata i pracę pedagogiczną. Proszę przyjąć ode mnie wyrazy głębokiego szacunku i życzenia zdrowia, opieki, opatrzności Bożej w dalszym życiu kapłańskim i artystycznym. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Proszę o zabranie głosu byłego chórzystę Łukasza Dębskiego, a Państwa proszę o powstanie. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność poinformować, że wiceprezes Rady Ministrów, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan profesor Piotr Gliński, na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nadał srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis księdzu prałatowi Szymonowi Piotrowi Daszkiewiczowi, dyrektorowi Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Poznaniu przez ponad 30 lat, dyrektorowi i dyrygentowi Chłopięco-Męskiego Poznańskiego Chóru Katedralnego w uznaniu dla jego osiągnięć artystycznych i pedagogicznych. W imieniu pana premiera Piotra Glińskiego aktu dekoracji dokona wicewojewoda Wielkopolski pani Beata Maszewska. Zapraszam dostojnego laureata, zapraszam panią wojewodę.
Księże arcybiskupie, dosłownie dwa słowa poprosimy. Kiedy zaczynają wręczać medale, to człowiek musi się przygotować na ostatnie namaszczenie. Zazwyczaj bardzo dziękuję księdzu prałatowi za cały jego wkład pracy, za pracę z chórem, a potem także pracę z samą szkołą muzyczną i katedralną. Właściwie gdyby nie minister Gliński, nie byłoby tej szkoły, dlatego że myśmy próbowali otwierać ją raz i drugi raz bez prawa szkoły publicznej i okazało się, że jest to niemożliwe dla kosztów i finansów przeciętnej rodziny. I dlatego tylko decyzja pana ministra Piotra sprawiła, że szkoła mogła zostać otwarta, że ona może działać, no i że takie piękne rezultaty może przynosić. Więc dziękuję raz jeszcze. To, że ksiądz prałat już kilka lat przedtem prosił mnie o to, żeby go zwolnić z obowiązku dyrektora chóru, a pozostawić mu szkołę, było dosyć głośno też komentowane. Niemniej jednak ostatecznie doszło do tego dopiero teraz. Bardzo, bardzo dziękuję. Człowiek, który umie, tak jak profesor, wziąć i przygotować swojego następcę, ten zasługuje na szacunek, bo normalnie się robi inaczej, żeby jak najdłużej prowadzić swoją katedrę. Więc w duchu wdzięczności za wieloletnie i kompetentne wypełnianie obowiązków dyrektora i dyrygenta Poznańskiego Chóru Katedralnego, jak również z podziękowaniem za pełne poświęcenia i oddania, zaangażowanie w tworzeniu i prowadzeniu katedralnej ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia oraz liczne aktywności na rzecz troski i rozwoju muzyki liturgicznej w naszej archidiecezji, odznaczam wielce szanownego księdza prałata Szymona Daszkiewicza medalem Optim Emerito Archidiocesis Poznaniensis, wzywając obfitości łask Bożych. Teraz nastąpi taka bardzo doniosła chwila, ponieważ ksiądz prałat zadyryguje bardzo ważnym dla chóru utworem, a będzie to Wieże Józefa Świdra. Wystąpią także byli chórzyści Poznańskiego Chóru Katedralnego. Księże Szymonie, zapraszam. Przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Powinienem nie żałować słów podziękowania, ale jak najkrócej serdecznie dziękuję wszystkim. Wszedłem tutaj o 16 do katedry, przeszedłem same znajome twarze. Byli chórzyści, rodzice, dziadkowie, jedna wielka rodzina. Dziękuję wszystkim. Księdzu arcybiskupowi za to, że gdy nastał w archidiecezji, pozwolił mi dalej pracować z chórem. Potem pozwolił na założenie szkoły i ją wspierał i wspiera do dzisiaj. Bardzo dziękuję panu premierowi za szczególne odznaczenie. Dziękuję wszystkim dostojnym gościom za obecność tu dzisiaj, ale także za wspieranie mojej działalności w minionych latach. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom dzisiejszego koncertu,
księdzu Szymonowi, mojemu następcy, chórzystom, tym, którzy tą sprawę organizacyjną wzięli na swoje barki i tym, którzy uczestniczyli jako śpiewacy. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim rodzicom i wszystkim, którzy tę wielką rodzinę tworzyli. Zakończmy muzyką. Piotra Królewicza i Jędrzeja Rozynka. Nagrodźmy ich jeszcze raz wielkimi brawami.